Cześć, tu Agnieszka. W tym filmie chcę Ci pokazać bardzo prosty sposób, jak ćwiczyć bez perkusji w domu. Zapraszam. Co będziesz potrzebować do tego filmiku? Drukarkę, gazetę bądź też kartki. Po co już Ci mówię? Krok numer jeden to wejdź sobie na stronę, tą stronę poniżej i tam pobierz perkusję. Pobierz zestaw perkusyjny, który możesz sobie wydrukować. Ja już mam go tutaj przygotowanego. Zestaw jest wydrukowany. Takie kartki będą nam potrzebne do tego, żeby dzisiaj rozłożyć ten zestaw na swoim biurku bądź też na swoim stole. W momencie, kiedy poćwiczysz sobie na tym zestawie papierowym, to wtedy usiadając na każdym innym zestawie będzie Ci dużo łatwiej skoordynować ruchy i mam nadzieję, że będzie Ci dużo milej ćwiczyć w domu w momencie, kiedy nie masz perkusji. Pałeczki to podstawowy instrument, ale co zrobić, jak nie macie pałeczek? Możecie skorzystać z długopisów bądź też ołówków i one będą nam służyły do tego, żebyśmy grali sobie na naszej perkusji, drukowanej perkusji. Jeśli nie macie długopisu przy sobie, a macie drukarkę, to wystarczy, że kartki z drukarki skręcicie w taki sposób i będziecie mieli papierową perkusję. Pałeczki już macie, mam nadzieję, że perkusję już wydrukowaliście, więc teraz rozstawianie bębnów. Jeden z tych elementów, który na początku jest fascynujący dla każdego perkusisty, później już z tym bywa gorzej, jak po koncercie tylko perkusista zostaje, musi zbierać te wszystkie elementy, pakować do samochodu i wracać w nocy. Więc to są takie plusy i minusy tego zawodu, ale ja tutaj chcę Wam o tym powiedzieć, żebyście byli na to przygotowani. Mi wszyscy mówili, perkusja jest taka ciężka, to będziesz dźwigać, a ja mówię, nie, dam sobie radę później. A później był problem. Prawda, Leon? Leon też chciał się włączyć i Wam to powiedzieć. Zgadzasz się? Ciężkie to jest, nie? No właśnie. Dobra, rozkładamy perkusję. Leon, teraz będziemy musieli rozstawiać perkusję. Pomożesz mi w tym? Tak, mówi Leonek, mi w tym pomoże, więc zapraszam do rozstawiania bębnów. Pierwszy element naszego zestawu to będzie stopa. Stopa, którą sobie postawię na samym dole, czyli pod moim biurkiem, i stopą będę grała tą stopą. Tutaj jest taki mechanizm do stopy. Tą stopą uderza się prawą nogą, więc tutaj Wam zaznaczam, żebyście mieli w gotowości Waszą prawą nogę. Chyba, że sobie jesteście leworęczni, ustawiacie sobie zestaw w taką odwrotną stronę, to wtedy uderzacie stopą lewą nogą. Chociaż ja tego nie polecam, bo znam wielu fantastycznych leworęcznych perkusistów, którzy ustawiają sobie zestaw i grają tak jak praworęczni bębniarze i po prostu rewelacyjnie oryginalne rzeczy wychodzą, więc spróbujcie też takiego ustawienia i dodatkowo, jak będziecie grać koncerty, tak jest czasami jedna perkusja na koncercie, a trzy zespoły, to ten leworęczna osoba, która musi sobie przestawiać bębny na lewą stronę, to ma najgorzej, więc to na przyszłość też taka inwestycja. Leonku, co ty robisz? Leon jest po prostu, właśnie na mnie wchodzi, więc tak. Dobra, musimy rozstawiać perkusję, zaczynamy. Stopa idzie na dół. Oczywiście nie musicie uderzać w stopę, możecie uderzać po prostu o podłogę. Dwa rodzaje uderzeń, pięta na dole i wtedy uderzamy palcami. I chociaż ja polecam, żebyście podnosili całą nogę i uderzali z całą siłą, bo stopa to taki instrument, który tej siły będzie potrzebował, więc z pięty sobie uderzajcie, tak jakbyście piętą chcieli stukać. To Wam bardzo, bardzo pomoże później w takim rokowym, mocniejszym graniu. Jeśli pobrałeś sobie tą perkusję do druku, to w pliku, który ode mnie dostałeś, masz jak wygląda zestaw. Masz taką informację, jak wygląda zestaw. Mieliśmy stopę. Kolejnym takim ważnym elementem zestawu jest ten tutaj oto kolega, czyli nasz werbel. Znalazłam werbel, więc kładę sobie mój werbel w centralnym miejscu na moim biurku. On będzie, mój werbel będzie właśnie tu. Jak się gra na werblu? Pokażesz? Tak, uderza się. Teraz próba dźwięku. Sprawdzamy, jak gra werbel. Uderzamy długopisem. No, całkiem niezłe brzmienie. Werbel mamy, lecimy dalej. Werbel bardzo dobrze brzmi. Kolejny element to hi-hat, czyli te dwa talerze połączone razem. Okej, mamy te dwa elementy. Werbel brzmi bardzo dobrze, tak, zgadzam się z tym. Mamy
stopę, mamy werbel, mamy hi-hat tutaj. W zestawie elektronicznym tutaj stopa, werbel, hi-hat. I teraz element, który będziemy dzisiaj wykorzystywać dużo do naszej lekcji, to crash. Czyli pierwszy taki talerz, który nam akcentuje, tutaj jest ten crash właśnie w tym miejscu, przerzucę sobie, zobaczcie sobie, rodzaje talerzy jest kilka, ja tutaj opowiadam o nich dokładnie w kursie Perkusja w 3 tygodnie, ale ten crash jest zwykle bardzo blisko, właśnie hi-hat i później crash po to, dlatego, bo najwięcej akcentów właśnie bębniarze robią na tym głównym crashu, który ustawiłam sobie w moim zestawie tutaj. Czego nam jeszcze brakuje? No brakuje nam jeszcze tomów i brakuje nam tego dużego talerza, czyli rajda. Tom pierwszy postawię sobie gdzieś tutaj. Mam rajd. Rajd mi się znalazł, więc stawiam sobie rajd pod tym głośnikiem. Jak będę miała wolną rękę, to wstawię sobie rajd pod tym głośnikiem. I tom dwa lecimy z tomem dwa. Tutaj już je ustawiam i pokażę Wam, jak to wygląda. Hi-hat, crash. Zastanawiałam się, czy by tego crasha nie wrzucić tutaj, ale na początku do ćwiczenia myślę, że tu będzie ok. Werbel pierwszy tom, drugi tom, floor tom, rajda postawiłam. A co? Moja perkusja już jest rozłożona. Pokażę Ci dzisiaj, jak takie ćwiczenia na takim zestawie perkusyjnym można wykorzystać i jak one Ci pomogą później w realnym skonfrontowaniu się z zestawem akustycznym bądź też elektronicznym.